Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj właśnie już jestem w tunelu foliowym. Mamy początek marca, więc to dobry czas, żeby wysiać sobie rzodkiewkę. Ja już rzodkiewkę też wysiewałam wcześniej. Tutaj mam jeszcze koperek, też możemy śmiało wysiewać. Tutaj mam szpinak, mam dwa opakowania szpinaku, też sobie go wysieję. Jeszcze możecie sobie wysiać sałatę. Ja taką sałatę trzymam jeszcze w domu, czekam aż wykiełkuje. Jeżeli już będzie taka gotowa rozsada do posadzenia, to wyląduje już tutaj właśnie w tunelu. Chociaż sałatę mam tutaj w tunelu jeszcze taką sprzed, można powiedzieć, zimy. Gdzieś w jesieni była posadzona. Ona fajnie tutaj rośnie. Tutaj mam jeszcze sobie pietruszkę. Nie wiem, czy ją widzicie. Myślę, że tak, więc pokażę Wam, jak wysiewam. Tak wyglądają nasiona właśnie szpinaku. Tutaj już sobie zrobiłam takie dołeczki, uformowałam. I teraz czas na wysiew. Sobie wyłożę trochę na rękę i będę tak sobie sypać. Możecie to robić kubkami i wtedy w takich odstępach, albo tak jak ja, że podobnie jak rzodkiewkę, jedno obok drugiego, myślę, że w takich odstępach 2 centymetrowych. Ten szpinak właśnie nadaje się już do takiej pory sadzenia wiosennej i także ozimej. Postaram się wysiać 2 opakowania, chyba że mi nie wystarczy tutaj miejsca w tunelu, więc wtedy będę musiała szukać jakiegoś innego miejsca w tym tunelu, żeby też rozplanować sobie, gdzie co będę później sadzić, żeby mi nie przeszkadzało. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj widzicie, są te wszystkie właśnie nasionka. I tak zrobię z resztą. Jeszcze mi zostało do wysiania rzodkiewkę. Rzodkiewkę fajnie jest wysiewać co 2 tygodnie, więc mamy cały czas taki świeży, można powiedzieć, zbiór. Jest ta zachowana taka ciągłość. No i też będę wysiewać koper. Mam już przygotowane tutaj takie dołeczki na koper. Jeszcze to wszystko poprawię. I w to miejsce wysieję właśnie koper, wysypuję sobie na rękę. I będę się cieszyć już takim szybkim, można powiedzieć, zbiorem kopru. Sieję go bardzo gęsto. Później myślę, że będzie się nadawał już do takich ziemniaczków z koperkiem, ale także na właśnie kiszenie ogórków. To wszystko sobie lekko przesypuję ziemią, później to wszystko podleję. Jeszcze sobie wysieję właśnie rzodkiewkę. No i tak jak mówiłam, sałaty też możecie wysiewać. Sałatę na razie trzymam w domu, żeby mi wykiełkowała, a później sobie ją tylko tutaj właśnie przepłukuję w tunelu, więc jeszcze dla powtórzenia, co możecie już wysiewać w tunelu w początkiem marca, to jest to rzodkiewka, koper, oczywiście szpinak, możecie jeszcze wysiewać natkę pietruszki, z takich, myślę, warzyw, to będzie chyba już na tyle, także do usłyszenia wkrótce.